Czy ty też pamiętasz swoje sny? W których biegałeś nago po szkolnej bibliotece? Kiedy zamieniłeś się w masywną piankę? Albo byłeś ścigany przez węże? Założę się, że utknięcie we śnie wydaje się tobie nieprawdopodobne. Cóż, taka sytuacja dotyczyła mnie. I może przyprawić o dreszcze. Chcę ci o tym wszystkim opowiedzieć. Jestem Mal. Mam 16 lat, a tutaj najbardziej lubię przebywać w szkole. Jak tylko nauczyłem się czytać, pokochałem historię. Najgorszy jestem w przedmiotach ścisłych. Zawsze reagowałem wielkim stresem, gdy zbliżał się duży sprawdzian z przedmiotów ścisłych. Pewnego dnia byłem w klasie, a nasz nauczyciel literatury, pan Erlek, dał nam naprawdę fajne zadanie. Powiedział, że tematem przewodnim książki do omówienia jest wiele snów. Chciał, abyśmy poświęcili całą naszą uwagę naszym snom. Po czym podejmiemy próbę ich wyjaśnienia. Pomyślałem, że będę mieć ubaw, bo prawie wszystkie swoje sny pamiętam. A niektóre z nich to po prostu szaleństwo. Tej nocy rozpocząłem przeprowadzać badanie nad wszystkim, co dotyczyło snów. Dowiedziałem się, że niektóre sny mogą przenikać do naszego życia. To, o czym myślimy w nocy, znajduje odzwierciedlenie w naszych snach. A jeśli nie możesz przestać śnić na jawie, masz do czynienia z maladaptacyjnym marzeniem sennym. W końcu dopadło mnie zmęczenie, zatem położyłem się. Tej nocy przyniło mi się coś bardzo szalonego. Spotkałem jedną z moich ulubionych postaci książkowych, Konstantin Cudrero. Wampira, który chciał spędzić wieczność na jałowych ziemiach jako kar za swoje grzechy. Wspólnie udaliśmy się na poszukiwanie magicznego Vea, który mógłby odmienić straszny los Konstantina. Ale urwał mi się sen w akurat tak ważnym momencie, gdy usłyszałem mamę budzącą mnie do szkoły. Ogarnęło mnie wielkie zmęczenie, bo nastąpiło nagłe wybudzenie z tak intensywnego snu. I szczerze mówiąc, chciałbym tam wuercić. W drodze do szkoły pomyślałem, że może za dużo tych marzeń dziennych. Może byłem jednym z tych, którzy przesadnie wciągnęli się w swoje marzenia. Tak, że nie mogą ich powstrzymać. Czy coś było ze MN nie tak? Ale czułem spokój, oddając się marzeniu dziennemu. Co okazałoby się szczególnie pomocne w dniu wielkiego sprawdzianu z przedmiotów ścisłych. Dotarłem do szkoły, a pan Erlek zlecił nam, abyśmy pracowali nad naszym projektem o snach. Cały poranek spędzony w bibliotece na pisaniu o snach z Konstantin. Jakby spełnienie marzenia. Co zaskakujące, pan Erlek pochwalił wykonane przeze mnie zadanie o snach. Zostałem obdarzony szkolną nagrodą za kreatywność. Ale wtedy, podczas rozdawania nagród, wkroczyło setki węży. I wtedy nauczycielka od przedmiotów ścisłych pstryknęła. Malekaj, żadnych rozmów podczas testu. Uzmysłowiłem sobie, że jestem w trakcie testu z przedmiotów ścisłych. A kartka była pusta. Opowiadanie nigdy nie zostało wynagrodzone. Nigdy nie było żadnego zadania z literatury. Marzyłem o zajęciach z literatury w trakcie przedmiotów ścisłych. I uciekłem do marzeń, aby to ziścić. To był najlepszy sen, jaki miałem. Pomijając fakt, że przez to oblałem test. Na początku moja mama była oburzona, że oblałem test. I ogarnęło mnie poczucie winy. Kto by się spodziewał, że moje marzenie przysporzy mi takich kłopotów. Ale pan Erlek zaprosił moją mamę do szkoły na rozmowę. Powiedział, że z moich opowiadań wynika, że mam bujną wyobraźnię. I utwierdził się w przekonaniu, że da się wyjaśnić. Dlaczego nie napisałem nic na teście z przedmiotów ścisłych? Pan Erlek zasugerował mojej mamie, abym poddał się diagnozie lekarskiej. Doktor była naprawdę miła. Zasugerowała, że to śnienie na jawie w oderwaniu od rzeczywistości. To o tym właśnie czytałem. Niektóre osoby skłonne do fantazjowania jak ja mogą tak się wtopić w marzenia, że stracą poczucie czasu. I to, że widziała, jak marzę o śnieniu na jawie, dodatkowo utrudniało sprawę.
Moja mama okazała skruchę za swoje zachowanie wobec mnie. Wiedziała od zawsze, że jestem marzycielem, ale nigdy nie zdawała sobie sprawy, że dojdzie do naruszenia. Doktor powiedziała, że ze względu na wielki stres testem naukowym, przyjemniej było śnić na jawie niż próbować odpowiadać na pytania. I że pomoże mi zniwelować moje lęki. CEO brzmiało fantastycznie. Uwielbiam te wszystkie światy, w których byłem dzięki marzeniom. Ale wiedziałem, że nie przystoi mi poświęcać całego czasu na marzenia. Dlatego bardzo się cieszę, że doktor będzie mi pomagać to ograniczać. Oto moja historia o tym, jak przez świat marzeń uwięziłem się w koszmarze. Czy uważasz, że czasami za dużo śnisz na jawie? A może miałeś sen, który ciągnie się za tobą latami? Daj mi znać w komentarzach. Chwila, znowu jestem więźniem we śnie?